Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam Wam trochę opowiedzieć o naśladowaniu, dlatego że w przypadku małych dzieci, szczególnie tych w spektrum, bardzo często jest tak, że trudno jest nam uruchomić naśladowanie i od razu trzeba sobie uświadomić też, że takie naśladowanie, które nie przynosi celu, które jest takim pustym, suchym naśladowaniem dla dzieci, szczególnie tych w spektrum, jest nieatrakcyjne i dzieci chętnie nie chcą w ogóle podejmować takich zabaw. To, co trzeba sobie gdzieś tam uświadomić i zastanowić się nad tym, po co to naśladowanie jest nam potrzebne, to przede wszystkim tak naprawdę dzieci przez naśladowanie po pierwsze uczą się posługiwać przedmiotami. Oczywiście, że będzie taka grupa i takie dzieci są i takie zabawy, takie przedmioty są, że dziecko sobie samo wykmini, w jaki sposób wykorzystać dany przedmiot. Ale jednak zwiększa nam się możliwość, jeśli nasze dziecko będzie przyglądać się temu, kto coś robi i naśladować sobie to. Po drugie, trzeba sobie też uświadomić, że naśladowanie to tak naprawdę umiejętność naśladowania, też rozumienie związków przyczynowo-skutkowych. I teraz często mamy takie sytuacje w terapii logopedycznej, że mamy dziecko, które bardzo słabo naśladuje, albo nie naśladuje, albo w ogóle nie rozumie tej sytuacji naśladowania, a ktoś wsadza je w stolik i uczy na kartach pracy, próbuje pokazać mu tą historię związaną ze związkami przyczynowo-skutkowymi. Więc jakby warto pamiętać o pewnym takim stopniowaniu tych trudności i też rozumieniu, z czego pewne umiejętności wynikają u danego dziecka. Ale w tym naśladowaniu chodzi nam też o to, tak naprawdę, żeby dziecko potrafiło w pewnym okresie czasu potem wykorzystać przez naśladowanie swoje umiejętności językowe, swój sposób zachowania. Czyli chodzi mi o to, że naśladowanie pomaga, czy nauka naśladowania pomaga dziecku zrozumieć, jak, czy wiedzieć, jak należy się zachowywać w danym miejscu, bo miejsca będą u nas wymagać, wymuszać to, jak się trzeba zachować. Bo możemy sobie mówić o różnych historiach i jasno powiem, nie, no każdy zachowuje się jak chce. No nie, nie każdy zachowuje się jak chce, bo w teatrze zachowujemy się w określony sposób, w kościele zachowujemy się w określony sposób. W sklepie zachowujemy się jeszcze inaczej, w szkole zachowujemy się jeszcze inaczej. Jeśli dojdziemy sobie do takiego poziomu, że każdy może wszystko i te reguły nie obowiązują, to niestety bardzo trudno będzie nam utrzymać, nie wiem, jakieś reguły, które panują w danym miejscu. No trudno sobie wyobrazić, że ktoś przychodzi do teatru i śpiewa, i krzyczy, i piszczy. I mówimy, nie, no on tak lubi i tak niech ma, niech musi mieć, może mieć, nie? Jakby, no ja nie mam na przykład takiej zgody na to i myślę, że nauka, szczególnie na tym wczesnym etapie tych umiejętności, jak się zachować, czy wiedzieć, jak się zachować, będzie tak naprawdę ważna i tego nie można pomijać w pracy. Warto sobie wiedzieć też, że dzieci między 12 a 18 miesiącem życia codziennie przyswajają przez naśladowanie jedno lub dwa zachowania. Uczą się tych zachowań. Teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli macie dziecko, które ma 30 miesięcy i ono nie naśladuje, a wiemy, że między 12 a 18 miesiącem każde dziecko jakby uczy się zachowania przez naśladowanie przynajmniej jednego takiego zachowania, to proszę zobaczyć, jak daleko to dziecko jest w pewnych umiejętnościach. I dlaczego to jest ważne też? Dlatego, że czasami rodzice przychodzą i mówią, bo my chcemy, żeby on zaczął mówić dziś, a najlepiej najpóźniej za 3 tygodnie, ale żeby mogła ta mowa powstać nie tylko w takim aspekcie wykonawczym, ale też w takim aspekcie komunikacyjnym przede wszystkim, to te umiejętności muszą być przynajmniej zarysowane. Więc nie można oczekiwać od dziecka, że będzie chodzić, mówić, no powtarzać słowa to może, ale sensownie się komunikować, czy w taki sposób oczekiwany do normy się komunikować, jeśli nie potrafi niczego naśladować. I tu zachęcam zawsze do takich szybkich działań, bo my mówimy często i słyszymy, no tak, ale przecież każde dziecko ma czas, przecież każdy maluch rozwija się inaczej i to wszystko jest prawdą, pod warunkiem, że ten czas osadzony jest w normie. Czyli tak jak mamy czas i myślimy sobie,
że dziecko, które ma na przykład 24 miesiące, czyli 2 lata, to jest takie dziecko, które jakby średnia norma pokazuje, że ma 270 słów, z tym, że 270 słów, gdzie hał, miał, mu, to też jest słowo. I kolejna taka umiejętność, która powinna się pojawić na 2 lata, to jest umiejętność łączenia dwóch słów, nie budowania prostych zdań, czyli mama pa, tata to, mama daj. I już wtedy mamy takie uczucie, że ten dwulatek, to dziecko, które ma 24 miesiące, jest w normie przynajmniej językowej. Ale oczywistym też jest, że my jakby nie będziemy się tego trzymać kurczowo, bo jeśli będziemy mieć dziecko, które ma, nie wiem, nawet 70 słów, ale te słowa są bardzo różnorodne, zbudowane z różnych sylab i łączy dziecko słowa, albo przynajmniej słowo i gest, to też nikt go nie bierze w terapię, czyli tak naprawdę jest norma, ale ta norma jest bardzo, bardzo szeroka. Natomiast jeśli dziecko nam wypada zupełnie z normy i mając 30 miesięcy funkcjonuje na poziomie dziecka 12-miesięcznego, to już nie możemy powiedzieć o tym, że to jest jego czas, nie? To jest jego czas, ale nie wpisujący się w normy tak naprawdę. Natomiast jak ćwiczyć to naśladowanie? Bo często rodzice mają takie polecenia, no proszę z nim ćwiczyć naśladowanie. No, czyli jakby co możemy zrobić? No takim najprostszą regułą i zasadą to jest to, żeby najpierw zacząć naśladować dziecko. Czyli w sytuacji, kiedy przychodzi maluch, czy jest maluch w domu i zaczyna i sobie na przykład kichnie, czyli zrobi apsiu, to zachęcam zawsze rodzice i sama to robię w gabinecie, kiedy robię apsiu, tak jak w taki sposób przerysowany kicham, tak żeby to nasze dziecko jakby zobaczyło też moją reakcję. Albo wtedy, kiedy dziecko zaczyna kaszleć, no jesienią i zimą nie jest to trudne, dziecko zaczyna kaszleć i ja wtedy robię tak, czyli ja zaczynam naśladować dziecko. Dlaczego? Dlatego, że jak ono mnie zobaczy, to istnieje przez kilka razy sytuacja się powtórzy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ono zacznie za mną powtarzać, czyli będziemy się tak pętlić. Najpierw ono, ja powtórzę i znowu ono, żeby uruchomić moją reakcję. A że ono już ten ruch motoryczny ma, przy tym wie, jak to się robiło, to łatwiej mu będzie wrócić do tego, co już zrobiło, bo zna to, niż uczyć się czegoś nowego do naśladowania, żeby w ogóle zrozumieć to naśladowanie. I teraz my często będziemy mówić o tym, że dziecko jak ma ten ruch taki motoryczny przeorany, to chętniej do tego jakby wraca. I też będzie tak, że w momencie, kiedy ja zaczynam kaszleć, no bo ono zakaszlało, to też się dziecko uczy, że oho, mam na nią wpływ, nie? Czyli moje zachowanie, moja reakcja wpływa na tego partnera komunikacji. I to jest coś, od czego można sobie spokojnie zacząć. Często jest tak, że jak zaczynamy kaszleć w momencie, kiedy dzieci kaszlą, to potem za którymś razem jest tak, że dziecko zakaszle, ja robię nie, jakby ten, i dziecko jakby szuka tego dźwięku, gdzie to było, żeby mnie uruchomić, czyli zaczyna nie, szukać, co to robi, jak to zrobić, żebym ja się znowu uruchomiła. I myślę, że spokojnie od tego możecie zacząć swoje zabawy w naśladowanie.